Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. I tak jeszcze kilka zdań. No widzę, że zostałem odnośnie wczorajszego nagrania, widzę, że zostałem nawet przeklęty, potępiony przez panią Izę, przez panią Beatrice, która świętego ojca Pio mówi, że wysłałaby do psychiatryka, pyszałka, zadufanego, bo się zbawia duszę, to co człowiek też może zbawiać duszę, prawda? Pani Beatrys mnie oficjalnie przeklęła w imię Chrystusa. To, moi drodzy, zobaczymy sobie, że protestantyzm jest zawadą dla Chrystusa, jest szatańskim diabelstwem i pogaństwem. Dwa słowa tylko, nie będziemy się rozwodzić, bo mówiliśmy o tym wcześniej. Protestantyzm zdjął Chrystusa z krzyża. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Nie musimy iść drogą krzyżową. Takie nam oferują drogi. Czyli zobaczmy. Wyjdźmy sobie od punktu. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, 23, 1 Koryntian, my głosimy wam Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. Jezus Chrystus ukrzyżowany jest mocą Bożą i mądrością Bożą dla powołanych. Dla pogan jest głupstwem. A co robią protestanci? Zdjęli Jezusa z krzyża. Pani Beatryz mi nam pisze, że my nie wierzymy w zmartwychwstanie. My wierzymy w zmartwychwstałego Chrystusa w chwale. Oczywiście, że wierzymy. Ale zobaczcie, protestantyzm ściąga Chrystusa z krzyża, wciska słodkie kity, że nie trzeba. Nie ma innej drogi do zbawienia jak przez krzyż. Jest to dla was głupstwem? To jesteście pogaństwem. Nie macie z Chrystusem nic wspólnego, nie idziecie za Nim. I teraz sobie zobaczymy Ewangelię 24 rozdziału Łukasza 26. Łukasz 24, 26. Święty Łukasz pisze, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? Chrystus zmartwychwstał, wszedł do swojej chwały, ale czyż nie miał najpierw cierpieć? Czyż nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I teraz my, chrześcijanie, jesteśmy naśladowcami Chrystusa, idąc za Nim. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. Kto chce iść za mną, gdzie? Do chwały, iż za nim, jaką drogą, alleluja i słodkie pierdy, duchy chorób wychodzić, nie, iż za Chrystusem, to znaczy brać krzyż i wyjść na Golgotę. Wzywacie Ducha Świętego do waszych słodkich pierdów, zdrówka, szczęścia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń i tego wszystkiego, co sobie tylko wymarzycie. No to zobaczmy, co robi autentycznie Duch Chrystusowy w chrześcijanach. Tak, tak, tak. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan do dóbr przyszłych przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek. O, przepraszam, to jest tu 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Gdzie Duch Święty was prowadzi? Alleluja, po stadionach? Nie. Kto ma Ducha Bożego? Tego jak zweryfikować, kto ma Ducha Bożego, a kto nie.
bo kto ma Ducha Bożego, idzie drogą krzyżową. Kto ma Ducha Bożego, tego Duch Święty, autentyczny Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, który jest trzecią osobą Trójcy Przenajświętszej, prowadzi do złożenia samego siebie jako ofiarę. Tak wyprowadził Chrystusa i tak prowadzi wierzących w Niego. Każde prowadzenie Ducha Świętego, które nie ma nic wspólnego z krzyżem i z ofiarą, świadczy o tym, że to jest duch pogaństwa, diabelstwa, cielesności i świata. Mateusza, rozdział 16, kiedy święty Piotr mówi do Jezusa, kiedy Chrystus zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie, święty Piotr mówi: Panie, niech to na Ciebie nie przyjdzie nigdy. Jezus odwrócił się stanowczo do Piotra, powiedział: zejdź mi z oczu, szatanie, gdyż jesteś mi zawadą, nie myślisz bowiem po Bożemu, ale po ludzku. Oto protestanty w pigułce. Ten stadionowy, ten rozbuchany, charyzmatycznych, diabły chorób trzeba gonić. Cierpienia, no to to już jakieś grzechy, no tak jakieś urojenia. I gdzie droga krzyżowa? Chrystus wziął za ciebie wszystko, ty tylko alleluja. Babka łokieć podniesie i zdrówka, szczęścia, pomyślności, Ewangelię sukcesu i takie pierdy. To Chrystus to kwituje krótko. Zejdź mi z oczu, szatanie, ty wszyscy szarlatani ze stadionów, to właśnie te słowa są dla was. Zejdź mi z oczu, szatanie, nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku, czyli ludzkie myślenie jest szatańskim myśleniem i jesteśmy zawadą Chrystusa. Co to znaczy być zawadą? Jeśli coś jest zawadą, to znaczy, że coś nam przeszkadza, tak? Jest przysłowiowie piąte koło u woza, więc trzeba to usunąć. Więc my przez taką mentalność, jaką przekazał święty Piotr przed Chrystusem, niech to na ciebie nie przyjdzie. Przede wszystkim, w jakim znaczeniu był zawadą? Bo Chrystus by nie zawadą na drodze Chrystusa do zbawienia ludzkości. Niech to nigdy na ciebie nie przyjdzie. Gdyby bowiem nie przyszło, ciążyłaby nad nami nadal zgroza piekła i potępienia wiecznego. Rozumiecie to teraz, protestanci? Dlaczego unikanie krzyża jest diabelstwem, szataństwem, pogaństwem? I nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym, który wyprowadził Chrystusa. Przeczytajmy sobie jeszcze raz ten fragment. Oto jak poznać Ducha Świętego. Jakiego mamy Ducha Świętego? Proszę bardzo. To o, i to jest 9:14 Hebrajczyka, oczywiście można wcześniej zaczynać. To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Widzicie? Przez Ducha Świętego Chrystus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. I nie ma innego Ducha Świętego poza tym, który prowadzi nas drogą ofiary i krzyża ku zmartwychwstaniu. Nie ma. Wszystko inne jest bałwochwalstwem, diabelstwem, pogaństwem. Tu jest weryfikacja. Duch Święty działał w Chrystusie i to, co robił w Chrystusie, to samo dokonuje w nas, bo uczestniczymy w życiu Chrystusa. To wszystko, co Chrystus przeżywał, my w tym uczestniczymy. Uczestniczymy w poście, uczestniczymy w Jego ofierze, uczestniczymy w Jego drodze krzyżowej. Sam Chrystus mówi: czyż nie miałem tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? A wy: nie, nie musisz, on to zrobił za ciebie, więc ty już jesteś na wieki wieków, amen, rozwalony na niebieskim fotelu, jak siano na ruskim polu. Tyle prawda, tyle, żebyście się nie zawiedli.
żebyście się nie zawiedli, żeby wam Chrystus przypadkiem kiedyś nie powiedział: idźcie precz ode mnie, czyniący niegodziwość, nie znam was. Ale myśmy klepali, tam myśmy się modlili, myśmy w ręce nakładali, myśmy uzdrawiali, prorokowali: precz, nie znam was, czyniący niegodziwość. I krótka piłka. Więc lepiej teraz nawrócić się, niż spotkać się z takimi słowami Chrystusa. Protestantyzm jest, ta duchowość protestancka jest ludzka, diabelska, pogańska, z Duchem Świętym nie mająca nic wspólnego. A tak jak żeśmy sobie wczoraj powiedzieli, burek pod płotem by się tym chłamem zatruł. Szkoda burka. A skoro szkoda burka pod płotem, to tym bardziej szkoda naszych dusz, nakarmienie ich chłamem diabelskim, ludzkim, pogańskim. Duch Święty przychodzi tu, tam, tam. Tyle jest Ducha Świętego w naszym życiu. Tyle, na tyle dajemy Mu się prowadzić, na ile jesteśmy skłonni do ofiary. Na ile chcemy właśnie przyjąć krzyż i złożyć go w ofierze z Chrystusem. To jest miernik, moi kochani. Nie cuda, cudeńka, języki uzdrawiania i słodkie tam nie wiadomo co, uniesienia i latanie, skakanie, piszczenia po ławkach. Nie to. Tylko ofiara. Nie przelewaliście jeszcze swojej krwi, walcząc przeciwko grzechowi w członkach waszych. To przelewanie krwi to oczywiście nie jest tylko walka z pokusą, ale właśnie w tym znaczeniu duchowym, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Właśnie ta ofiara, to przelewanie krwi, to jest nasza walka, znaczy to jest nasze objęcie krzyża. Tak jak Chrystus go zrobił, to zrobił. I ofiarowywanie za drugi. Dla zbawienia dusz. I tutaj pani Izabela mnie przeklnęła. Pani Beatryz wysłała ojca Pio do psychiatryka, by wysłała, bo jest pieszałkiem i tak dalej, i takie tam kucypały. Więc drogie panie, pani Izabelo i pani Beatryz, przeczytam wam jeden fragment z listu świętego Pawła do Koryntian i zakończę pytaniem. Drugi Koryntian 1:6. A gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego. Jak to się ma, że święty Paweł znosi udręki dla zbawienia Koryntian? No bo waszego, no to pisząc do Koryntian, no to jak święty Paweł znosi udręki dla zbawienia Koryntian? To człowiek zbawia? Jak ojciec Pio się ofiarował Chrystusowi dla zbawienia dusz i tam piszecie takie bzdurne komentarze, co człowiek zbawia? Nie, człowiek nie zbawia. To Bóg zbawia, Chrystus zbawia, przyjmując ofiarę człowieka. Dlatego ma taką potężną wartość nasza przyjęcie krzyża i ofiarowanie go. Święty Paweł znosi udręki dla zbawienia, dla pocieszenia. Dokładnie to samo robił ojciec Pio przez całe swoje życie. Dopełniam w ciele swoim braków udręk Chrystusa. Kolosan 1:24 chyba, czy 28, tak. Co to jest dopełnianie? To co Jezus nawalił? Nie, nie nawalił.
ale to cierpienie Chrystusa, to tajemnica zbawienia realizuje się przez cały okres istnienia Kościoła. Chrystus zbawił wszystkich, ale co? Ile jest ludzi, którzy jeszcze nie przyjmują zbawienia? Ilu jest grzeszników? Więc przez nasze cierpienie, przez cierpienie Kościoła ofiarowywane mu właśnie Chrystus może zbawiać i zbawia duszę. Stąd potrzebuje mnie i ciebie, naszych łez, naszej modlitwy, naszej ofiary, aby ratować duszę od piekła. Tak jak święty Paweł pisze. No Pani Beatrys, proszę mi teraz napisać, że posyła Pani świętego Pawła jako pyszałka do psychiatryka. Proszę, czekam na diagnozę i czekam na werdykt, że święty Paweł zasługuje na psychiatryka. Reasumując, tyle jest, te stadionowe i protestanckie duchowości mają z Duchem Świętym wspólnego co noc z dniem. Te całe duchowości, szczególnie te stadionowe, to właśnie trutka na szczury. To nam sprzedadzą. Pogaństwo, diabelstwo, zawada dla Chrystusa jest ta duchowość i ludzkie myślenie tylko tam jest. Jeżeli nie idzie się drogą Chrystusa do zmartwychwstania, a droga Chrystusa prowadzi przez krzyż, jesteście pogaństwem, nie macie z Nim nic wspólnego. Jeśli nie głosicie tej nauki, jesteście mu zawadą. Jeżeli dla was Chrystus ukrzyżowany jest diabelstwem, jest jakimś pogaństwem, no to jesteście poganami. I Duch Święty nie ma z wami nic wspólnego. Zapamiętajcie sobie. Na tyle żyjemy Duchem Świętym, na tyle On w nas działa, nie na tyle, na ile mamy uzdrowień dziennie, nie na tyle, na ile mamy darów języków i innych charyzmatów, ale na tyle, na ile jesteśmy skłonni umiłować krzyż i złożyć siebie w ofierze. Tu jest termometr. Jest termometr. Pozdrawiam.